Jak ocenia pan przygotowanie kandydatów chcących studiować logistykę? Logistykę propagujemy w Poznaniu od kilkunastu lat. Szkoła powstała w 2001 roku i dużo się czyni, jeśli chodzi o szkoły średnie, żeby młodzież wiedziała, co to jest logistyka, czym się zajmuje. I to nam się udaje. Z tego względu, że organizowane olimpiady logistyczne powodują, iż młodzież nie tylko z naszego tutaj regionu, województwa wielkopolskiego, ale i także z innych ościennych województw, bardzo licznie uczestniczy w tych olimpiadach. W związku z tym są w dużej części przygotowani i wiedzą, na czym ta logistyka polega. Bowiem utarło się nieraz i takie powiedzenie, że logistyka to jest logiczne myślenie. Oczywiście jest logiczne, ale logistyka optymalizuje rozwiązania w wielu dziedzinach naszego życia. W związku z tym, optymalizując te rozwiązania, dochodzimy do najlepszych efektów. I to jest ta logistyka, ona jest potrzebna wszędzie. I młodzież zarażamy między innymi tą wspomnianą już przeze mnie olimpiadą logistyczną, jak również mamy szereg zajęć dla nauczycieli wykładających przedmiot logistyka czy z zakresu spedycji, transportu. I większość młodzieży szkół średnich wie. I dlatego do naszej uczelni przychodzi około 65% z pierwszego wyboru, co jest bardzo ważne, z pierwszego wyboru. Pozostałe 35% jest już mniej przygotowana. To są ludzie, którzy nie dostali się szczególnie do uczelni publicznych. W związku z tym nie mają już takiego obrazu jasnego, jeśli chodzi o logistykę. I dlatego cieszy mnie ten fakt, że z pierwszego wyboru tak liczna grupa młodzieży i na studia stacjonarne, tam prawie stuprocentowo, ale i niestacjonarne, przychodzi młodzież, widząc tą uczelnię jako, prawda, uczelnię, którą chcą skończyć. Korzyści są niesamowite, bowiem jest praca dla logistyków. Oczywiście zdarzają się przypadki, że nie każdy tą pracę znajdzie, ale to są bardzo nieliczne. Prowadzone przez nas badania absolwentów wykazują, że w granicach 96-97% nasi absolwenci znajdują pracę. A jeszcze bardziej są rozchwytywani ci do firm, którzy znają przynajmniej dobrze jeden z języków zachodnich. Angielski, ewentualnie niemiecki. I my duży nacisk kładziemy na naukę języków, także 120 godzin to jest, uważam, dużo. Widzimy taką potrzebę i tą młodzież przygotowujemy. Niezależnie od tego działają koła naukowe. Są trzy koła naukowe, które na przykład każdego roku organizują dwie konferencje. Jedna konferencja dotyczy logistyki miejskiej i tu przyjeżdża kilkadziesiąt kół z całej Polski, studenckich kół naukowych, a druga dotyczy logistyki w sporcie. Więc tutaj jest wielki boom, bo to kilkaset osób przychodzi na tę konferencję. I jeszcze jeden element, który chciałbym podnieść. Z roku na rok podnoszony jest poziom kształcenia. I na to zwracam jako rektor szczególną uwagę, bowiem widzę w tym przyszłość uczelni. Uczelnie, które słabo prowadzą działalność dydaktyczną, te uczelnie będą traciły. Szczególnie, że ten niż już zaczyna się zbliżać. Czy logistyka wchodząca w dziedzinę zarządzania ma perspektywy rozwoju? Logistyka rozwija się non-stop. Z mojej obserwacji wynika, bowiem logistyką zajmuje się parę dziesiąt lat. I chciałbym powiedzieć, że w ostatnich latach bardzo mocno rozwijają się na przykład technologie fal radiowych. Bardzo mocno rozwijają się kody kreskowe. Efektywne zaspokajanie potrzeb konsumenta, to znane ECR, Efficient Consumer Response. To są nowe rzeczy, które wchodzą, one są potrzebne. A niezależnie od tego, w samej logistyce, która wchodzi w dyscyplinę zarządzanie, dzieje się bardzo dużo, bowiem mam możliwość uczestniczenia w gremiach, które między innymi opiniują, zatwierdzają osoby na doktora habilitowanego, profesora. I muszę powiedzieć, że tu ta kadra rośnie i rośnie w całej Polsce. Z tym, że prym wiedzie jednak Poznań. To był pierwszy ośrodek naukowy w Polsce, który
zorganizował logistykę. Poza Wyższą Szkołą jest Instytut Logistyki i Magazynowania, Centrum Edukacji Logistycznej. Jest logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Politechnice Poznańskiej. Także mamy tu bardzo dobrą kadrę, powiedziałbym. I w związku z tym ta logistyka systematycznie się rozwija. Nie tylko w kierunku transportu, ale głównie informatyka zaczyna prym wodzić, bowiem no muszą być przy tych technikach fal radiowych i tak dalej kapitalne rozwiązania te informatyczne. I to jeszcze lata będą i moim zdaniem ten rozwój systematycznie będzie następował. Czy posiadamy w Poznaniu wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, czy wspieramy się również wykładowcami z zagranicy? Z zagranicy oczywiście się wspieramy, bo uważam, że dla młodzieży jest to bardzo dobra sprawa. Nie dość, że wykłady są w tych językach, w których przyjeżdżają ci wykładowcy, na przykład z Niemiec, najwięcej zresztą mamy, przyjeżdżają z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, przy naszych kontaktach, które posiadamy i z młodzieżą po kilkanaście godzin łącznie w ciągu tam 2-3 dni te zajęcia prowadzą. Są to wysokiej klasy i naukowcy i praktycy. My w dużej mierze z praktyków również korzystamy, jak na przykład z firm takich tych czołowych logistycznych, z Rabena, Prologis. Najczęściej u nas mają te zajęcia. Daje to bardzo dużo. Przychodzą na te zajęcia młodzi ludzie z liceów. Z drugiej klasy, z trzeciej, no i z licealnych oczywiście. Także kadra jest, uważam, bardzo dobra. Dużo nam pomaga Instytut Logistyki i Magazynowania. Mają bardzo doświadczonych młodych ludzi, doktorów habilitowanych, którzy duże rozeznanie mają, praktyczne, szczególnie za granicą, na stażach bywali i tak dalej. I młodzieży przekazujemy bardzo dużo informacji nowych, czego nigdzie nie uzyskają. Bo powiedziałbym jeszcze taką sprawę. My mamy w sumie 67 przedmiotów logistycznych. Żadna uczelnia w Polsce nie ma i długo jeszcze nie będzie tego miała. Czyli kadra jest tak dobrana, że możemy wszechstronnie na 11 specjalnościach, bo są 3 kierunki, 11 specjalności, możemy tych 67 przedmiotów logistycznych wykładać. I to dla młodzieży uważam jest bardzo dobre, bowiem każda specjalność ma swoje przedmioty. Nie powtarzamy, wyjątkowo niektóre się dublują, a tak są to przedmioty nowe, o takim podejściu powiedziałbym światowym. Jakie nowe specjalności są w tej chwili do zaoferowania studentom? Na kierunku logistyka, jako jedyna uczelnia niepubliczna tutaj w Poznaniu, uruchamiamy studia inżynierskie, specjalność inżynieria systemów logistycznych. Jest to nowość. Uważam, bardzo dobra sprawa dla młodych ludzi, którzy co prawda 7 semestrów, czyli o jeden semestr na licencjacie dłużej studiują, ale bardzo program jest ambitny. Na zarządzaniu uruchamiamy nową specjalność, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Niesamowicie potrzebna, bo wiele przedsiębiorstw, które zatrudniają tam po kilkanaście osób, muszą już mieć służby BHP. Czyli my z tym nowym wchodzimy i na studiach magisterskich uruchamiamy od tego roku akademickiego nowego zarządzanie nieruchomościami. Również atrakcyjna, dobra oferta dla młodzieży.